Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałem Państwu zaprezentować 13 gołąbków, których aukcja będzie kończyła się 16 listopada we wtorek. Gołąbki te są z naszych najlepszych ptaków, z naszych najlepszych lotników, czy tam rozpłodowców. W tym roku, tak skrócę Państwu nasze wyniki, w lotach gołąbków dorosłych nie poszło za zbyt dobrze, ale moja drużyna zajęła 11 miejsce. W lotach gołębi młodych było, można powiedzieć, wspaniale, bo zdobyliśmy mistrzostwo oddziału, wicemistrzostwo, czyli dwie drużyny wystawione do lotów, obydwie drużyny na podium w oddziale. Trzeci, czwarty, siódmy, jedenasty bodajże lotnik, więc jest się z czego cieszyć. Przy okazji zdobyte supermistrzostwo oddziału, znaczy trzecie supermistrzostwo oddziału, więc wynik naprawdę wymarzony. Co do gołąbków, które zdobyły mistrzostwo oddziału, one również pojawią się na aukcji, tylko to będzie gdzieś tak na przełomie grudnia, stycznia, jakoś w tych okolicach, bo to też zależy, kiedy Krzechu będzie miał chwilkę, żeby podjechać i nagrać film, czy w ogóle taką chwilkę znajdzie. Jeżeli nie znajdzie, to będziemy sami musieli coś nagrać, ale to więcej informacji dowiecie się Państwo później. Ale tak jak wspominałem, będą tam dostępne super ptaki, między innymi ten trzeci lotnik oddziału, który jest synem księżniczki 250, czyli 10-250. Czwarty lotnik oddziału jest po asie rozpłodu. Siódmy lotnik oddziału jest po białej perełce i po tytanie, czyli gołąbku z drużyny mistrza Polski kategorii maraton 2020. Więc same klasowe ptaki możecie Państwo wyczekiwać. No a teraz przejdziemy do prezentacji tych ptaków z aukcji, która, wspominałem, będzie się kończyła we wtorek. Pierwszy gołąbek jest to płowy samczyk 8297. Jest to imbret właśnie na naszą złotą parę. Gołąbek jest pięknie zbudowany, nic mu nie brakuje, ładnie rozrośnięty. Tam zdjęcia nie obrazują tego, jaki ptak jest naprawdę w rzeczywistości. Jest to imbret na naszego Bonda i na Kado, czyli podstawowych ptaków rozpłodowych. Bond jest ojcem 9 letnika polskiej kategorii maraton. Kado jest matką również tego 9 letnika Polski, a także matką pierwszej letniczki Polski w kategorii maraton. No i gołąbki, ta samiczka, która jest pierwszą letniczką Polski, była również w drużynie mistrza Polski kategorii maraton 2020, koeficjent 20.05. Naprawdę ptak świetny, godny uwagi. Widzicie Państwo, jaka harmonia sobie leży spokojnie. Kolejny gołąbek to gołąbek o numerze 40584. Również prawdopodobnie samczyk. Z obydwu stron ma białe loteczki. Piękny gołąbek, również super zbudowany. I również jest to imbret na naszą złotą parę. Podobnie jak ten płowy, praktycznie z takiego samego parowania, tylko tam wiadomo inne ptaki. Również pojawia się w rodowodzie i Kado, i Bond. Także naprawdę klasowe ptaki. Bond również był świetnym lotnikiem, bo w swoim ostatnim sezonie zdobył 11 konkursów, co mu dało pierwsze miejsce w sekcji. No a później już w rozpłodzie spisywał się fenomenalnie, jeszcze lepiej niż na lotach, bo wydał choćby nawet kilka młodych z kompletem konkursów. Jedna samiczka u nas była 3 razy pierwsza jako młoda. Wydał pierwszą lotniczkę okręgu kategorii D. Wcześniej wspominanego 9 letnika Polski w kategorii maraton. Jest też półbratem do pierwszej lotniczki Polski w kategorii maraton, która była w drużynie mistrza Polski. Kolejny gołąbek jest tu nakrapiany, również prawdopodobnie samczyk, ale może to też być taka potężniejsza samiczka, jak się tak dobrze przyglądam na gołębniku, o numerze 5365. Jest to również imbret na naszą złotą parę. Sparowania wnuk razy wnuczka. Ojciec gołąbka jest to super lotnik.
Wywodzi się, jest po wnuku Pokerface'a i po naszej właśnie księżniczce 10250. Jest to fenomenalna samica lotowa, jak i rozpłodowa. Była 10. lotnikiem oddziału. Jej siostra to 4. lotnik Polski w kategorii maraton. Ta 10250 wydała u nas już sporo wspaniałych lotników. Między innymi w tym roku wydała 3. lotnika oddziału. Gołąbek 5x5, piękny czarny samczyk. Z kolei matka tego gołąbka jest po Asiorku i po Laluni. Asiorek to pierwszy roczny oddział z 10 konkursami. Jest to właśnie również brat do 4. lotniczki Polski w kategorii maraton. Z kolei Lalunia była to 3. lotniczka oddziału z 11 konkursami. Wnuczka złotej pary, córka Stupki, ta wiele, wiele również wspaniałych lotników wydała, więc również warto się zainteresować tym ptakiem. Kolejny gołąbek o numerze 8280, piękna czerwona samiczka, również się wywodzi z naszej złotej pary. Jej matka to naprawdę świetny lotnik, płowa, piękna samica, która co roku u nas się świetnie, świetnie sprawdza, robiąc wiele konkursów. Wywodzi się z tych naszych najlepszych gołąbków rozpłodowych. Ojciec z kolei tej samiczki jest to samczyk z linii Janssen-Stichelbaut. Gołąbki te u nas świetnie sprawdzają się na każdym dystansie od 100 do 800. Uwielbiają dłuższe, ciężkie loty, gdzie trzeba popracować troszkę. I co roku jakiegoś fajnego lotnika z nich mamy. W tym roku choćby nawet jego brat jako młody zrobił 4 konkursy na 5 wkładań. Roczne dwie siostry zrobiły po 10 konkursów 2 razy. Brat zdobył w swojej karierze już ponad 50 konkursów, więc jest to samiczka kolejna warta uwagi. Również o super budowie. Kolejny gołąbek jest to niebieska samiczka o numerze 8283. Jest to gołąbek wywodzący się z linii Faber. Matka tego gołąbka to jest tegoroczny pierwszy lotnik sekcji z 10 konkursami. Samiczka naprawdę fenomenalnie leciała. 2 konkursy z maratonów, 780 km. Łącznie w swojej karierze zdobyła bodajże 9 dyplomów. Także naprawdę super, super klasowy ptak. Co roku jej rodzeństwo bardzo świetnie sobie radzi na lotach. Z kolei ojciec tej samiczki wywodzi się z linii Faber już na naszą złotą parę. Co roku również fajne ptaki mamy z tego połączenia. 61-71, czyli ojciec tej samiczki jest bratem do pierwszego lotnika okręgu w kategorii sport wyczyn. I tam wielu takich wspaniałych lotników, które zdobywały u nas co roku 9, 10, 11 konkursów. Są to ptaki, które naprawdę lubią cięższe loty. I nie tylko. Wszystko powyżej 200, 300, 500, 800 to są ich ulubione dystanse. I również samiczka pięknej budowy, o ładnych pleckach, spokojnie sobie leży. Wiadomo, troszkę zestresowana, inne otoczenie niż gołębnik, ale i tak jest spokojna i super ułożona. Gorąco polecam. Kolejny gołąbek, którego chcę Państwu zaprezentować, jest to czarny gołąbek o numerze 8287. Wywodzi się z linii Faber, Drapa i tam nasza złota para również jest wprowadzona. Ojciec gołąbka wywodzi się z linii naszych niezniszczalnych, czyli ptaków, które radzą sobie świetnie od 1000 do 1300 nawet, bo siostra jego robiła Brukselę. Z kolei matka ojca, no to jest to fenomenalna lotniczka, która co roku robiła u nas po 10 konkursów. Zdobywając przy tym czołowe lokaty, później w klasyfikacji końcowej, czy też z lotów, kilka zdobytych dyplomów.
naprawdę ptaki świetne. To bez dwóch zdań. Jej siostra również zdobywała u nas dwa razy po 10 konkursów. Brat był na wystawie ogólnopolskiej w standardzie. W okręgu zajął pierwszą pozycję. Z kolei matka tego gołąbka wywodzi się właśnie z naszego diamencika, również świetnej lotniczki. Jest to pierwsza lotniczka okręgu, nie przepraszam, druga lotniczka okręgu kategorii B. Wydała u nas świetne potomstwo, choćby nawet właśnie matkę tego gołąbka prezentowanego. Matka podczas lotów młodych zdobyła drugą pozycję w oddziale z lotu 180 km. No i te ptaki naprawdę co roku świetnie się pokazują. I choćby nawet jest to potwierdzenie podczas lotów młodych tego roku, gdzie jest zdobyte mistrzostwo i wicemistrzostwo, czyli cały czas te same ptaki przekładają się co roku, pokazują, że nic nie odstają, że nic się nie zmieniło, że jedynie jeżeli jakiś lot nie wyjdzie czy cokolwiek innego, to jest to nasza wina, no bo jak widać, ptaki od lat są te same i od lat robią bardzo dobre wyniki. Kolejny gołąbek, którego chcę zaprezentować, jest to niebieski pstry samczyk o numerze 8296. Gołąbek wywodzi się z linii Jansen, Ludoklasen, Pranger, Inglose. Ojciec gołąbka jest to syn Niuni, czyli naszej podstawowej białej samicy rozpłodowej, która jest matką i babką wielu wybitnych lotników, jak i sama była świetną lotniczką, bo nieraz zdobywała czołowe lokaty, jak i tam po 9-10 konkursów w sezonie. Z kolei matka tego gołąbka wywodzi się z linii Pranger Inglose. Jest to siostra do 7 lotniczki Polski w kategorii maraton, również samicy z drużyny mistrza Polski kategorii maraton, koeficjent 20.05. Matka tego gołąbka również zdobyła bodajże 9-10 konkursów tam sezon po sezonie. Siostry co sezon również to samo, 8-9-10 konkursów, bo wiadomo, że wszystkie nie będą miały po 12-13, tylko jest rotacja. Ale to i tak pokazuje, że ptaki tak radzą sobie na każdym dystansie od 100 do 800. Więc naprawdę ptak godny polecenia. Kolejny gołąbek, którego chcę zaprezentować, jest to nakrapiana samiczka o numerze 1426. Wywodzi się z linii Jansen, Van Roy, Hoben i z drugiej strony jest jeszcze Ringlose i Jansen. Matka tego gołąbka jest to wybitna lotniczka, pierwsza lotniczka oddziału, zdobywczyni 12 konkursów. Nawet tutaj akurat był pod ręką jej pucharek. To mogę jeszcze tam dołożyć zdjęcie tabliczki do aukcji. Z kolei ojciec tego gołąbka wywodzi się również ze wspaniałej samicy z Błyskawicy, z lotniczki, która była w 80. drużynie Polski kategorii maraton. Samica rok po roku zdobywała u nas po 11 konkursów, między innymi czołowe lokaty z maratonów. Samiczka była bodajże również drugim lotnikiem oddziału w kategorii daleki dystans. Także jest to kolejny ptak, który będzie sobie radził na dystansie od 100 do 800. Myślę, że nowy nabywca będzie z niego zadowolony, bo jest to naprawdę super samiczka, która powinna przekazywać geny. Kolejny gołąbek, którego będę chciał zaprezentować, jest to nakrapiana również samiczka o numerze 8272. Wywodzi się z linii Jansen, Stichelbaut, Faber, Drapa.
Ojciec Gołąbka jest to super lotnik, który w tym roku został drugim rocznym sekcji. Zrobił jako roczniaczek, zrobił dwa konkursy z 500-ek, więc jestem z niego bardzo zadowolony. Jego rodzeństwo, jego dwie siostry jako roczne również zdobywały po 10 konkursów. Jedna z nich nawet była czwartym lotnikiem oddziału. Brat w swojej karierze zdobył ponad 50 konkursów. Z kolei matka tego Gołąbka wywodzi się z linii Drapa Janssen-Faber. Ona również się świetnie u nas spisywała na lotach, zdobywając czołowe lokaty. Jej ojciec to wiadomo pierwszy lotnik okręgu kategorii A. Brat czwartej lotniczki Polski w kategorii maraton. Z kolei matka jest to wnuczka, zimbredowana wnuczka 597 od rodziny Faber. To osoby, które znają tą rodzinę i linię tych ptaków, to wiedzą, że są to najlepsze ich ptaki. Więc tu jest kolejny ptak, który myślę wzmocni niejedną hodowlę. Także o super budowie nie ma się do czego przyczepić. Kolejny gołąbek, którego chcę zaprezentować, jest to niebieski samczyk o numerze 8282. Jest to również imbren na naszą złotą parę. On tam nie chciał zbytnio pozować na zdjęciu, ale jest to naprawdę świetny ptak. Dlatego też nagrywam film, żeby każdy mógł go zobaczyć na żywo. Gołąbek jest to fajnej budowie. Nic mu nie brakuje. Jego ojciec jest to syn Goldena, czyli samca, który jest imbredem na naszą złotą parę, czyli jest to brat do pierwszego, do dziewiątego lotnika Polski w kategorii maraton, brat do samicy z drużyny mistrza Polski w kategorii maraton. Z kolei matka tego gołąbka jest po bondzie 0707, czyli właśnie po ojcu dziewiątego lotnika Polski w kategorii maraton, czy jestem też bratem pierwszej lotniczki Polski w kategorii maraton. Siostra matki jest to pierwszy lotnik okręgu w kategorii D. No i również właśnie siostra do tego dziewiątego lotnika Polski w kategorii maraton. Czyli jest to ptaszek również na loty od 100 do 800. Naprawdę super zbudowany. I na koniec zostawiłem dla Państwa dwie takie perełeczki do zaprezentowania. Pierwszy gołąbek to 1468. Myślę, że jest to zupełna perła tej aukcji. Samiczka taka troszeczkę mniejsza, skromniejsza, ale naprawdę z super pochodzeniem. Jej ojciec to jest as rozpłodu, czyli wybitny, naprawdę samiec rozpłodowy, który wydał u nas masę wspaniałych lotników. Między innymi czwartą lotniczkę Polski w kategorii maraton, pierwszego lotnika okręgu, drugiego lotnika okręgu w kategorii B, drugiego w A, najlepszego rocznego oddziału, najlepszego lotnika dalekodystansowego oddziału. Choćby nawet w tym roku kolejny jego syn jest czwartym lotnikiem oddziału jako młody, wnuk jest trzecim lotnikiem oddziału, więc to jest naprawdę samiec, który przekazuje geny z pokolenia na pokolenie i nie ma co do tego wątpliwości, że jest to klasowy ptak i tak samo ta samiczka jest super. Nie ma wątpliwości, że będzie wzmocnieniem, bardzo dużym wzmocnieniem czyjejś hodowli. Z kolei matka tego gołąbka jest to również wybitna lotniczka. Była w 80. drużynie Polski w kategorii maraton w 2018 roku. Bodajże ma 5 konkursów w dziesiątce w rejonie z lotów maratońskich. W tym roku wydała również dwa młode, jeden 5x5, drugi 4x4,
na cztery samiczka nie została włożona na ostatni lot, bo nabawiła się lekkiej kontuzji i musiała zostać w domu, ale był to gąbek spoza 50, więc takiej straty dużej nie było. Także naprawdę 14,68 samiczka godna uwagi, godna polecenia, bez dwóch zdań. Gdzie to niesamowite wzmocnienie czyjejś hodowli. No i ostatni gołąbek, biały samczyk o numerze 5302, wywodzi się z linii Jansen-Rudolfsen. Drapa, myślę, że naprawdę gołąbek również wart uwagi. Co roku rodzeństwo fenomenalnie się spisuje. W tym roku kolejne rodzeństwo. Brat jest 7 lotnikiem oddziału na komplecie konkursów. Drugi brat zrobił 4 konkursy na 5 wkładań. Jego brat jako roczny miał 8 na 8. I wiele naprawdę super wybitnych lotników. O, w tym roku pierwszy raz spróbowaliśmy wkładać te białaski na maraton. Znaczy białaski, jedną samiczkę tylko wybraliśmy z 18 roku. Dwa razy zrobiła konkurs z lotu 780 km. Raz pierwsza, raz druga na gębniku. Więc myślę, gdy tylko dochowamy się większej takiej ilości i starszych ptaków dojrzałych, to będą regularnie wkładane na maraton i będzie to przynosiło oczekiwane efekty. No bo te ptaki jak najbardziej do tej pory mamy sprawdzone na kilometrażu od 100 do 600, no to jest naprawdę bomba. I na maraton jakby w tym roku pierwszy raz testowane, no i tak jak mówię, samiczka dwa razy włożona, dwa konkursy. Więc czego więcej oczekiwać? Będziemy po prostu rozhodowywać więcej. I żeby były jeszcze bardziej dojrzałe i na drugi rok już będzie większa taka drużynka, która powalczy na maratonie. Co do tego jeszcze gołąbka 5302, no to również nie ma wątpliwości, że będzie i ozdobą gołębnika, i wzmocnieniem w rozpłodzie. No bo ptaki któryś rok z rzędu z tej linii są u nas na komplecie konkursów i fenomenalnie się spisują. Więc gorąco polecam. Myślę, że nie pominąłem żadnego gołąbka, bo tu miałem jedne klateczce wszystkie. Gdybym jednak jakiegoś pominął, a ktoś miał jakieś pytania, to proszę śmiało dzwonić. Tak jak mówię, od 7 do 23 jestem codziennie pod telefonem, czy to sobota, czy to niedziela, czy święto, to nie ma znaczenia. Jeżeli by się tak zdarzyło, że nie odbiorę, no to ja zawsze staram się oddzwonić jak najszybciej w wolnej chwili, więc proszę bardzo, nie ma się czego bać. Można dzwonić, pytać, zawsze odpowiem, jak tylko będę umiał. Jeszcze raz zachęcam Państwa gorąco do licytacji. Myślę, że każdy z zaprezentowanych ptaków będzie ogromnym wzmocnieniem nie jednej hodowli. Jest kilkanaście klasowych ptaków z naszych najlepszych linii, które co roku udowadniają, że są świetnymi ptakami. Choćby nawet w tym roku udowodniły znowu zdobywając mistrzostwo i wicemistrzostwo oddziału w tamtym roku. I wiele lat te ptaki są w czołówce, nie odpuszczają. Tak jak mówię, jeżeli jakieś są gorsze wyniki czy cokolwiek, jest to tylko i wyłącznie nasza wina. Zawsze człowieka coś pokusi spróbować nowego czy cokolwiek innego. Naprawdę, jeszcze raz gorąco serdecznie zachęcam do licytacji i powodzenia. Pozdrawiam, dobry lot.